Cześć, z tej strony Rafał z szukającprzygody.pl. Dzisiaj mam dla Was odcinek o tym, jak założyć swój biznes na Filipinach. Dla tych, którzy są pierwszy raz na tym kanale, chciałbym tylko przypomnieć, że mieszkam i pracuję zdalnie z Filipin od 5 lat. Jeżeli interesuje Ciebie życie na Filipinach z punktu widzenia mieszkańca, a nie turysty, zapraszam do subskrypcji kanału. Pierwsza i najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o tworzenie swojego biznesu na Filipinach. Z punktu widzenia prawnego jest to nielegalne. Tak naprawdę, jeżeli nie jesteś Filipińczykiem, a nigdy im nie będziesz miał paszportu filipińskiego, to nie możesz otworzyć tutaj działalności gospodarczej, nie możesz tutaj prowadzić biznesu. Ale oczywiście większość z Was teraz powie, co ja za głupoty opowiadam, przecież jest tylu obcokrajowców, którzy prowadzą tu jakikolwiek biznes i żyją sobie szczęśliwie i jak oni to robią. Tak jak powiedziałem, z punktu prawnego Ty jako obcokrajowiec nie możesz otworzyć biznesu, ale jest kilka takich myków, dzięki którym będziesz mógł tutaj prowadzić biznes. Pierwszym sposobem na założenie biznesu na Filipinach jest założenie biznesu na słupa. Czyli jeżeli poznajesz jakiegoś Filipińczyka, Filipinkę, zakładasz ten biznes na niego. On ma paszport filipiński, ma wszystkie dokumenty, więc może ten biznes otworzyć legalnie. Ty jesteś udziałowcem, ty inwestujesz w to, ty możesz to prowadzić, ale cały biznes jest na niego. Oczywiście to jest złe rozwiązanie, ja tego rozwiązania nie polecam. Dużo Polaków i innych obcokrajowców się nacięło na tego typu biznes, ponieważ po paru miesiącach Filipińczycy czy Filipinki ich oszukiwali, ich zostawiali i oni zostawali bez niczego. Prawnie ty nie jesteś właścicielem. I uwierzcie mi, w kraju, gdzie korupcja i różnego rodzaju układziki są na porządku dziennym, nikt się nie będzie tym interesował, że ty straciłeś dorobek swojego życia, bo zrobiłeś to na kogoś innego. Odradzam to rozwiązanie, naprawdę dużo ludzi się już na tym przejechało i ty nie bądź kolejnym. Kolejnym sposobem na otworzenie działalności na Filipinach jest dzierżawa ziemi pod inwestycje. Przykładowo, możesz wziąć ziemię w dzierżawę na przykład na 30 lat i tam wybudować resort, wybudować domki, restauracje czy innego rodzaju biznesy. To już od Ciebie zależy. Ty możesz wziąć tą ziemię w dzierżawę, natomiast biznes, który tam otworzysz, będzie musiał być na Filipińczyka, na Twojego partnera, na Twojego znajomego, na kogoś innego. Takie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że ziemia jest na Ciebie, a biznes na kogoś innego, więc Ty nie zostaniesz tak prosto oszukany, bo jeżeli nawet się Wasze drogi rozejdą, Ty dalej będziesz miał dzierżawę ziemi i ona będzie na Twoje imię. To rozwiązanie jest dużo lepsze, nie jest idealne, ale dużo ludzi też tak robi. Trzecie i najbardziej cywilizowane rozwiązanie, jakie jest na Filipinach na dzień dzisiejszy dostępne, to jest otworzenie korporacji. Korporacja musi się składać przynajmniej z 4 osób, czyli przykładowo 3 Filipińczyków i Ty jako jeden obcokrajowiec. Ty jako obcokrajowiec możesz być udziałowcem w tej korporacji i będziesz posiadał 40% udziałów. 3 Filipińczyków będziesz posiadał po 20% udziałów. Czyli tak naprawdę oni sami nie mogą podejmować decyzji w tej korporacji, Ty oczywiście inwestujesz 100% udziałów, ale oni są na papierze. To rozwiązanie ma ten plus, że Ty masz 40%, a oni tylko po 20%. Więc jeżeli poznasz 3 Filipińczyków, najlepiej zrób to tak, żeby oni siebie nie znali. To jest dużo lepsze rozwiązanie, ponieważ jeżeli oni się między sobą dogadają, oni mają 60% udziałów. Wiem, że to też nie jest idealne rozwiązanie, ale nie ma innego tutaj na Filipinach. Jeżeli kiedykolwiek przeczytałeś albo ktoś Ci powiedział, że jest inny sposób na otworzenie działalności tutaj i prowadzenie biznesu, to jest on w błędzie. Uwierzcie mi. Jestem tu już 5 lat, rozmawiałem z ogromną ilością ludzi, którzy mają tutaj swoje biznesy i nikt inny nie znalazł innego rozwiązania na prowadzenie tutaj biznesu. To są 3 możliwości, jakie możesz mieć jako obcokrajowiec. Nic innego nie ma. Pewnie część z Was się w tym momencie zapyta, skoro jestem tutaj 5 lat, dlaczego jeszcze nie otworzyłem swojej działalności jakiejś tutaj, czy nie prowadzę hotelu, czy restauracji. Z bardzo prostego powodu. Czym dłużej tutaj jestem, tym więcej widziałem przypadków, kiedy obcokrajowiec został oszukany. Też oczywiście znam osoby, którym się powodzi tutaj biznes, są zadowoleni z tego, ale jednak większość przypadków to nie jest idealne prowadzenie biznesu. Może Wam się wydawać dla kogoś, kto był tylko na wakacjach tutaj, że Filipiny to jest taki raj i wszyscy o tym raju mówią. To nie jest raj, szczególnie jeżeli macie tutaj prowadzić biznes. Ja pracuję online i jestem z tego mega zadowolony, że mogę pracować online, że nie muszę tutaj otwierać biznesów. Uwierzcie mi, oszukać tutaj bardzo prosto można każdego. Są takie niuanse prawne, są takie niuanse z dzierżawą ziemi, że każdy się może dać naciąć. Naprawdę trzeba mieć dobrego prawnika albo dobrych ludzi, którzy tutaj mieszkają i Ci wszystko wytłumaczą. Pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie otwierać biznes na Filipinach. To nie jest raj, tutaj może być różnie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z otwarciem biznesu albo życiem na Filipinach, proszę zostaw komentarz pod spodem. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!